Yo, cześć, siemanko, wyzywaj z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku o rzeczy, która jako jedna z naprawdę nielicznych w dzisiejszych czasach na Steamie nie spada, a rośnie. Także dokładnie dzisiaj o tym, co to jest, pewnie już się spodziewacie, po tytule bądź po miniaturce, a ja zaproszę was na stronę SkinsMonkey, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samej wpłaty, do samego depozytu 35%, także całkiem sporo, wbijajcie, obadajcie sobie jakieś ciekawe crafty, bo myślę, że warto, dużo czasami ciekawych craftów możecie znaleźć, nawet naklejek, które serio są sporo warte, więc link znajdziecie standardowo w opisie. A my przechodzimy sobie do tutaj, do Steama i do agentów. Tak jest, temat poruszany kilkukrotnie na moim kanale. Największy pik właśnie gdzieś w tych okolicach, ale znowu agenci sobie gdzieś tam powoli rosną. No i to dlatego, że po pierwsze mieliśmy info od Valve, że 25-lecie, wow. No oczywiście Valve nie napisało wprost, że będzie to operacja, ale bardzo dużo było domówień. Ludzie sobie dopowiadali, że będzie to operacja, zresztą tak samo jak ja. No na razie nic nie ma. W każdym razie, agenci będą rosnąć, dopóki nie wyjdzie kolejna operacja. Dlatego, że jest to towar ekskluzywny na ten moment, operacji już przez bardzo długi czas nie było. Także wszystkie skrzynki operacyjne, naklejki operacyjne, agenci, wszystko z operacji będzie rosnąć. I jest to spoko opcja, jeżeli operacji rzeczywiście nie będzie. Jednak gdy ta operacja wejdzie do CSK 2, no to wtedy będzie tak zwana lipa. Wtedy będzie lipa, bo wszystko automatycznie pójdzie w dół. Ludzie się z tego ludzie będą to wyprzedawać. Niektórzy po prostu, żeby zarobić jak najszybciej, a niektórzy po prostu na poczet tego, żeby przetransferować swoje środki z włożonych w agentów lub innych itemów operacyjnych na poczet właśnie nowej operacji. Także tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o jakieś potencjalne kupno tego, no zdarzają się pewne dołki, więc tutaj znowu musimy działać na buy orderach. Nie będę wam podawał konkretnych agentów, to zrobię dla wspierających, ale możecie sobie prześledzić, bo no jest tego sporo. I tak naprawdę, jeśli mam być z wami totalnie szczery, to na każdym agencie zarobicie, jeżeli kupicie go po odpowiednim buy orderze. Oczywiście do momentu wejścia operacji. Jeżeli wejdzie operacja, no to wtedy jest lipa, tak jak już powiedziałem, ale jeżeli kupicie i operacji nie będzie, to te itemy i tak będą rosły. To jest taka bardzo prosta zasada, jeżeli nic nowego nie wchodzi, jest item jakiś tam w miarę ekskluzywny, na który jest popyt i podaż oczywiście, to on będzie po prostu sobie rósł. Także jest to spoko opcja. Myślę, że można nad tym się zastanowić, właśnie nad jakimiś skrzyniami operacji też, bo tutaj zobaczycie, że na wykresie będzie bardzo podobnie. Zobaczcie, tak naprawdę same wzrosty i nawet w tym okresie spadkowym, rzeczywiście tu był gdzieś jakiś spadek, ale znowu wracamy do formy, także tak to wszystko wygląda, jakieś odbitki są. No i co, prześledźcie sobie to wszystko, przemyślcie i to by było na tyle, trzymajcie się, yo!